Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. To ostatnia niedziela! Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Wspaniały był to czas. Nie zapomnę tych dwóch tygodni. Yy, długo nie zapomnę. Yy, udało się nic. No to można powiedzieć, rzadko się zdarza, Samych rząd, yy, bez porażek w zasadzie, ten rząd był. Tak, by trwali do końca, wzięli ostatnią pensję. Będzie brakowało Mateusza. Będzie brakowało. Na ławie. Ale może na ławie oskarżonych? Może. Będzie. Może. Będziemy jeszcze Mateusza widzieli, na pewności. Być... Profesor Matczak przestrzega przed rewanżyzmem. No, pf, słuchaj, też cenimy profesorów w tym programie, więc tak. tak. ważne, że zaczynamy I profesorów też. I profesorów też, i doktorów. No to zaczynamy. Pójdźmy jednak w stronę innej gwiazdy, aktualnej gwiazdy Sejmu, Szymona Hołowni. No, jak się pewnie domyślasz, w prawej stronie prawicowych, prawilnych, patriotycznych, propolskich mediów niepodległościowych jest takim konkolem w tyłku. I tak boli. Boli. Jest wrzodem na y, sumieniach. Y, I nie cenią Szymona Hołowni, tak jak telewackie wszystkie. No i już nie przesadzaj, telewackie, proniemieckie, nie wszystkie. No. Więc, y, a, po, a, a żeby byłem, y, chodziłem po mieście, to kupiłem sobie w kiosku gazetę, warszawską gazetę, i pan Stanisław Strokowski poświęcił y, Szymonowi Maszałkowi Sejmu. Tekst i, i tak, tak tu idzie w tym tekście. Dawni władcy mieli przydomki. Stawały się one charakterystycznym dodatkiem do imienia, by tych władców jakoś wyróżniać, wykazać ich szczególne cechy, właściwości, dary natury, słowem znaki identyfikacyjne. Zacznijmy od najbardziej kontumentowanego Obecnie władcy Marszałka Sejmu Szymona Hołowni nie może być jeszcze wielki ani groźny, bo niczym wielkim ani groźnym w specjalny sposób się nie zasłużył. Choć na przykład Szymonem wesołkiem może już być, bo powoli przyzwyczaja nas do takiego wizerunku, ale zanim się ono trwali, niech na razie zostanie Szymonem Krzywoustym. krzywoustym. Tak jak był nił na przykład Bolesław III krzywoustym, co pewnie nawet dzieci dzisiaj wiedzą, mam nadzieję. Niech więc zostanie krzywoustym nie tylko ze względu na pewien układ jego ust, kiedy się łasi z mównicy, ale także ze względu na wszelkie krzywizny w jego wypowiedziach, Artur. Mm. Bo już wiadomo, że chołownia nie mówi jasnym, prostym i klarownym, a tym bardziej szorstkim językiem, jak mówią wszyscy porządni, solidni i uczciwi mówcy, tylko mówi zwrotami okrągłymi, śliskimi, gładkimi, powiedzielibyśmy, właśnie krzywymi, Artur. Mówi tak, jakby nieustannie, nieustannie chciał w tym mówieniu coś ukryć. W prostocie klarowności i szorstkości nie da się niczego ukryć, ale w gładkości, śliskości i krzywiźnie można mnóstwo rzeczy ukryć. Artur. W związku z tym, śmiało możemy nazwać hołownie Szymonem krzywoustym i jak oczywiście w każdym szanującym się, poważnym tekście publicystycznym jest, oczywiście też zebrane są informacje nieznanych, nielubianych, ale za to anonimowych tak. internautów. <grym> e... Bardzo lotnych. I jest za dwa takie cytaty tylko ciekawsze wypomnę. Całkiem fajna laleczka czaki jeden z internautów się na temat Szymona wypowiedział czaki to jest taka laleczka, taki horror był. Tak, laleczka tak. Chucky. Takie skojarzenie, trochę podobne, powiem Ci. Nie wiem, czy kojarzysz leczkę Czaki. Moim zdaniem to akurat może mi się to podoba. Ale jest też taki trochę bardziej rozbudowany stat Chołownia jest typowym słupem. za Zapleczem chołowni są TVN, GW, Giertych, Kobosko, Cichocki i Ryszard, Ryszard Wojtkowski ze służb PRL. Aha. Pacynka chołownia reklamuje się jako katolik, ale jego przyjaciele i sponsorzy to. Fundację George'a Sorosza, Michnik, Blumstein, Blumstein. Walter, Miszczak i wielu dawnych kacyków PZPR. Ja bym się nawet zgodził, ale autor tekstu i przynajmniej autor komentarza nie zauważył, że jednak Walter od no już kilku lat nie chodzi po naszym padole. tym. <laughs> Słuchaj, ja tak jak Cię słuchałem tutaj, to też wymyśliłem takich kilka przydomków. Na przykład Zbigniew Ziobro. Zbigniew, Zbigniew Zero to jest. Zbigniew piskliwy, na przykład, by było dobre. No może tak być. Nie? Mateusz kłamliwy. I Jarosław mściwy. Mam nadzieję, żeby dobra zmiana trwała, a nie wściekła zmiana, która Gdzie się. Ile pan daje procent szans premierowi Morawieckiemu? Bardzo dużo. Bardzo dużo to. 150. Skoro wydałem już te 7,90 na ten papierowe we, we, wydanie warszawskiej gazety i nie jest to reklama, żeby było jasne, to pan Tomasz Rzeczycki ma taką satyryczną y, rubrykę, kolumnę. Ha, 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 ha. I pisze o wiadomo kim. O pośle mniejszości niemieckiej, niejakim Donaldzie Tuskim. A więc ten poseł mniejszości niemieckiej, Donald Tusk, przyszedł wyraźnie zdenerwowany do kwatery głównej platformy obywatelskiej. Hmm. Słyszeliście? Mówił machając rękami. Sejmowa Komisja do Spraw Badania Macek Krema na terenie Polski orzekła, że zdrajcy ojczyzny tacy jak ja, jak Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak czy Bartłomiej Sienkiewicz absolutnie nie powinni zajmować stanowisk państwowych w Polsce niepodległej. No tych stanowisk, gdzie się odpowiada za bezpieczeństwo państwa, czyli nie mogłbym być ani dozorcą parkingu, ani ministrem, ani premierem. Donald. Ależ my to wiemy już od dwóch tygodni, spokoju go Borys Budka. Nie ma co się przejmować. Kazałem rozszarać medialnie członków tej komisji, a ty nie wiedziałeś? A skąd miałem wiedzieć, skoro od rana do wieczora jestem w pracy? Odburknął Donald Tusk. Znacie mój kalendarz dnia? Ósma rano, pobudka i słuchanie wiadomości radiowych Deutsche Welle. Ósma 30 śniadanie, czyli Frankfurterka, parówki Berlinki, czekolada alpejska i bułka bawarska. Hmm. Zresztą niezdrowo. No niezdrowo, niezdrowo, ale za to niemiecko. <tak> tak. Myślałem, że na śniadanie jest hamburgera, odezwał się drugi domniemany agent wpływu Bartłomiej Sienkiewicz. O nie, zaprzeczył Tusk. Hamburgery co prawda mają słuszne pochodzenie z wolnego i hanzeatyckiego miasta przy ujściu łaby, ale zostały zawłaszczone przez naszych wrogów z oceanu. Słuchajcie dalej. Po śniadaniu mam przegląd pracy. Die Welt der Spiegel z Zeitung i takie tam. Następnie od 11 zaczynają się u mnie codzienne konsultacje telefoniczne z centralą w Berlinie. Słucham i pilnuję, pilnie notuję przekazy dnia, wsłuchuję się z uwagą w argumenty niemieckiego przywództwa w Unii Europejskiej. Na takie drobiazgi jak sprawy polskich landów zwyczajnie nie ma już potem czasu. A w trakcie obiadu zapytała a trzeba, go. Izabela. A trzeba jeszcze przeczytać fragment My Camp, nie? Oczywiście, tak. Ale to myślę, że tak zamiast, zamiast paciorka wieczorem. Tak. No tak, tak. A w trakcie obiadu dopytuje go Izabela Ryszczyna. Na obiad mam szparagi, sznycel po wiedeńsku i białą kiełbasę, wyliczał Donald Tusk. No tutaj małą meratę chciałbym zgłosić, bo jednak nie białą kiełbasę, tylko weiss Wurst. No tak. No, no, kurde, no tak. i niezbędnik kibica, czyli złocisty trunek, jaki podają podczas Oktoberfestu. Tak. Nie pytam o jadłospi, zaznaczyła Izabela Leszczyna, ale o to, czy przy obiedzie nie mógłbyś czasem posłuchać TV-u. Podczas obiadu oglądam program drugi publicznej telewizji ZDF w zmoguncji, przyznał się do nas Tusk. Tam się omawia poważne sprawy niemieckiego przywództwa na kontynencie, a nie jakiś tam polski zaścianek o drugorzędnym znaczeniu dla losów planety. Potem po obiedzie dzwonię znowu na, do pana kanclerza, wypytuję o dalsze wskazówki, które wam przekazuję. No i nastaje wieczór, gdy idziemy do hali pograć w piłkę nożną. Gdzie tu czas na Polskę? Są ważniejsze i bliższe sercu sprawy. Tak wygląda Dzień Donalda według pana Tomasza Życzyckiego. O, zapomnieli jeszcze o spotkaniu z przyjaciółmi z ziomkostwa. A wiesz, jakim samochodem jeździ... Yy... Poseł Macierewicz? Obstawiam, że to jest Volkswagen Passat. A, no właśnie. Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu. To już 32 lata. Jak są z nami i jest? Jest z nami Radio Maryja i redaktor Michał Karnowski, zaprzyjaźniony dziennikarz z tymże radiem, w piątkowych aktualnościach dnia podzielił się swoimi ref, można powiedzieć nie za tylko zamodlony w tym radiu. Rozmodlone, Rozmodlone. tak. Wmodlony w to radio. Wymodlony. Tak, wymodlony. Tak. Właśnie, wymodlony. Bo chyba ma tyle lat, co to radio. Podzielił się swoimi refleksjami na temat roli, jaką pełni w Polsce ta rozgłośnia. I słuchaj. To jest przepiękne dzieło. To jest Wielki Polski Uniwersytet. Ja to często powtarzam, bo jak spotykam na swoich ścieżkach wiele osób, które dzisiaj służą Polsce, służą Panu Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi, powołuję się na ten rodzaj uniwersytetu, uniwersytetu, który przeszły, słuchając Radia Maryja, całe pokolenia. Też mogę powiedzieć to o sobie. To była wielka szkoła w trudnych czasach mojego dorastania, gdzie świat był zasypany różnego rodzaju, nie zawsze mądrymi przekazami. Radio Maryja... Jest skałą, na której możemy się oprzeć. Zawsze z miłością, zawsze z rozumieniem drugiego człowieka, z szukaniem prawdy, czasami ze smutkiem, jak się coś złego zdarzy, ale nigdy z poczuciem beznadziei, nigdy z poczuciem rezygnacji. Wiele mód przeminęło, wielu ludzi zeszło ze sceny politycznej lub nawet z ziemi, ale Radio Maryja zawsze mówiło prawdę. Stałość i wytrwałość zaobserwować można również w postawie dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Cały czas zachowuje spokój i optymizm. Radio Maryja jest od samego początku atakowane, gdyż przełamuje monopol medialnych potęg postkomunistycznych. Obecnie lewicowo-liberalnych. Rozgłośnia wielokrotnie pokazała też, że jest nieustępliwa, nieprzekupna i odporna na lobbying. Jeśli dziś szukamy społeczeństwa obywatelskiego w prawdziwym wymiarze, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, to właśnie tutaj podkreślał rozmówca Radia Maria. Pięknie powiedział. Piękne, to są słowa. Ja wymarzyłbym sobie, gdybym. Żeby na swoim pogrzebie jakbym mógł, mógł prosić b, b, braci Michała i, pa, i pana Jacka Karnowskiego tak. o to, żeby przy następnym corocznym konkursie, choć nie wiem czy następne będą, bo sponsorzy się wycofali, Człowiek Wolności, bo wiesz, Tygodnik Sieci rozdaje swoje tam masę różnych nagród. Mhm. Jest między innymi taki, taka nagroda Człowiek Wolności. Wygrywają na ogół Jarosław Kaczyński albo aktualnie Jacek Sasin, zależy kto tam te przelewy tak, robi. Nie. Natomiast warto żeby było, żeby ojciec dy, doktor, tak, dyrektor, redaktor dyrektor, Tadeusz redaktor. Rydzyk został człowiekiem wolności. Chciałbym taką laudację. Myślę, że jak, gdyby tam nastąpiła laudacja i pan Michał by ją wygłaszał, puścilibyśmy ją w całości po prostu w my myślę, programie. Myślę, że ty trochę ojcu uchybiasz. Przekazali oczywiście tantiemy, wsadzili przychody z YouTube'a w kopertę i pojechali do na tą kopertę wręczyć osobiście. Nie wiem, czy by nas wpuszczono oczywiście do, do tego dzieła. Ale ty masz wątpliwości, czy ojciec dyrektor jest człowiekiem. Mam wątpliwości, wątpliwości czy. Nie, nie nie mam. Mam wątpliwości, czy by nas wpuścił tam do swoich skromnych skromne progi. Kobiety zawsze muszą kokietować, nie? <grytania> Wszystko przez ten alkohol i te kokanki. Paweł Chmielewski, frontman portalu Polonia Chrystiana 24. Człowiek, bez którego tego portalu by nie było moim zdaniem. Największe pióro. E... No. Mm... Ubolewa nad tym, co, co, co nadciąga. No wiesz, te, 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 te traktaty unijne, zmiana, superpaństwo, A. koniec suwerenności, koniec land. No tak. To wszystko, co wiemy już Teżowe dzisiaj. dzieci. To, to jeszcze trochę gorzej nawet. No, parytety Będzie. dla trochę gorzej, transseksualistów. Niż nam się ja ci zaraz przeczytam. Bo ważne tak. pytanie. Czy, jest. Czy, Polska, czy Polska, pan tak. Paweł z takie pytanie stawia w tekście pod tytułem Adoracja Lewiatana, czy Polska ukorzy się przed bezbożnym superpaństwem UE? No, i teraz słuchaj. Co się będzie działo, Artur? Polskie dzieci będą odbierane rodzicom. O, tak. tak? Już rewolucja francuska, jak zresztą każdy, to każdy totalitaryzm, proponowała przymusowe umieszczanie dzieci w państwowych instytucjach edukacyjnych, co miało zagwarantować ich maksymalne wykorzenienie i umożliwić ukształtowanie zgodnie z wolą Lewiatana. To samo rozwiązanie proponuje superpaństwo Europa tak zwanych celach barcelońskich, wyznaczono w 2002 roku przez Radę Europejską, wskazano, że do 2030 roku, Artur, 45% europejskich dzieci poniżej trzeciego roku życia ma być oddawanych do żłobka, a 96% dzieci powyżej trzeciego roku życia ma być objętych wczesną edukacją. Jak dotąd wszystkie europejskie rządy stopniowo realizują te cele, w tym Polska, która od lat, również pod rządami tzw. prawicy, zamiast promować macierzyństwo i wychowywanie dzieci we własnych domach, aktywnie rozbudowuje sieć żłobkową. Zdradzili. Zamykajmy te żłobki lepiej. A Trzaskowski Warszawy Warszawie to już w ogóle zrobi za darmo te żłobki. wiesz? Ta, no? No to, to, jest, to są już widać. takie homoseksualne nie, żłobki, nie wiem jak w Polsce w jest, ale w Warszawie to koniec już w ogóle, Ta. nie ma niczego. Słuchaj dalej. Europejska edukacja będzie oczywiście edukacją dla, do rewolucji ze wszystkimi tego konsekwencjami, teoretycznym agnostycyzmem, praktycznym ateizmem i skrajnym rozpasaniem seksualnym. Nie ma sensu po raz kolejny opisywać, czego w zakresie edukacji seksualnej uczą się dzieci w szkołach Niemiec, Austrii czy Hiszpanii. Tam, gdzie rządy nad edukacją sprawuje lewica i gdzie społeczeństwo składa się w większości z apostatów i pogan, dzieci i młodzież są uczone wszelkich zboczeń. Słuchaj, tam, tak jest. To oczywiście nie koniec. Współczesny ruch sodomicki lubuje się w przejmowaniu sodomicki. zewnętrznych pozorów bestializmu, co widać choć, choćby w praktyce przebierania się przez męskich homoseksualistów za psy. Za psy? Tego jeszcze nie było. Za psy się przebierają. Nie wiem, w jakich mediach, ale tylko mężczyźni? No tak. Męscy. Nie wiem, do jakich klubów y, gejowskich Paweł Chmielski chodzi co piątek, ale. Warto, żeby się podzielił, bo też byśmy zobaczyli chętnie. Tak ja się ja najwięcej chętnie... w ogóle dowiaduję na temat takich ruchów sodomickich z prawicowej gazety. No, to ciekawe, wiesz, to jest, jest ciekawe nie? To jest czy ciekawe. tam, wiesz, monetę? tam nic nie ma na ten temat, a tutaj wszystko. Mhm. Nie? Ale polećmy jeszcze dalej, no, bo to tak. już nie koniec. Związki sodomickie zostaną, słuchaj, przez unijne superpaństwo uznane za naturalne i chwalebne, a wszystkie lokalne kolektywy o podłożu etnicznym dawniej państwa narodowe. Zostaną zmuszone do ich akceptacji, naturalnie z prawem sodomitów, do nabywania dzieci wszczepionych metodą in vitro w łona niewolnic ciążowych, tak zwanych surogatek. Jezus, ale wymyślił, nie? Generalnie. Gdzie, no, Gość ma fantazję, ja pierdolę. No, nie, nie, ja, fantazję, no wiesz, to jest pan Paweł Chmielek, to nie jest, wiesz, no, no, jakiś tam byle kto. Kurde. No, Polska zginie. A my wraz z nią nie łudźmy się. Bóg nie będzie tolerować istnienia wielkiego państwowego bytu, który otwarcie bluźni mu w każdym swoim dziele i który jak sam szatan wynosi się ponad stwórcę, Artur. Przyjdzie kara albo już przyszła, bo jak inaczej określić bezdenną utratę rozumu przez ludzi, którzy patrzą z pogardą na porządek naturalny, nazywając dobrem i pięknem Sodomie, produkcję ludzi w laboratoriach i rzeźni nienarodzonych. To rządy antychrystartu. Ludzie działający na jego polecenie kierują dziś Europą, kierują Polską. Kładąc temu kres, Bóg, jak zawsze, wyświadczy nam wyłącznie dobro. Psy przejmą władzę w Polsce. Czy... I zaczną szczekać dupami. Tak jest. To, co w tych szczepionkach jest, to jest kryminał. Nikt w prawie nie wie, że jest... te szczepionki są produkowane na bazie ludzkich dzieci z aborcji, po pierwsze. Czyli zmieniają DNA dzieciom. Marku, na szczęście mamy politycznych żołnierzy. Słyszałeś? Tak. No. no nie, nie słyszałem, ale... Jest no. taki pan, y, Derek Holland, i jest taka strona o Narodowych Siłach Zbrojnych, jest taki tekst, właśnie. Ale on jest, tak, ma nazwisko jak ta, ta reżyserka sławna. Ja, ja nie wiem. Wytyczne dla politycznych żołnierzy. Jeśli nie jesteś nawykły do czytania, to przyzwyczajaj się i nie zawsze wspinaj i zawsze wspinaj na wyższy poziom, Marku. Mhm. Wiedza jest potęgą, a im więcej wiesz, tym większym stajesz się zagrożeniem dla systemu. Jest wiele rzeczy, których organizacja może cię nauczyć, ale jest też szerokie polityczne. Pole dla inicjatywy osobistej. Ucz się nowych języków, naucz się prowadzić samochód, prze przemawiać publicznie, idź na kursy wieczorowe, aby zapoznać się z elektroniką, rzemiosłem lub dziennikarstwem. Weź się za ćwiczenia fizyczne, takie jak podnoszenie ciężarów al czy sztuk walki. Cokolwiek podejmiesz się, pamiętaj, aby wytrwać w tym do końca, siedząc w domu i nic nie robiąc, czynić dokładnie. To, czego chcą faceci z Parlamentu, ułatwisz w ten sposób relaj, realizację ich dzieła. Dlatego chcąc po, ponieść pewne ofiary, by stać się politycznym żołnierzem, będziesz musiał rozwinąć określone cnoty. Cierpliwość, stanie się politycznym żołnierzem wymaga czasu i rzeczywistego wysiłku. Nie osiągniesz tego w ciągu tygodnia albo nawet kilku miesięcy. Jest to praca na całe życie, jeśli doskonałość jest Twoim celem. Spokój, gdy Wzrosną represje ze strony państwa. Wówczas przeżyją jedynie dobrze zorganizowani ludzie o chłodnym umyśle, nie zaś ogarnięci panikom amatorzy. A sprawy miasta oczywiście. Tak. Całość w dzienniku narodowo-radykalnym, nacjonalista. No Zapraszam to... was wszystkich do lektury. Na no szkoda, że nie kupiłeś tego dziennika, bo to było. Ciężko to dostać, być... Marek. Ciężko dostać. Naprawdę przechwyciłem w internecie, pokazało się, a potem ludzie wypatrzyli. No, nie nie, już nie szało, ma. bo nie wszyscy narodowcy jednak potrafią czytać, więc. No, wiesz. Nie chodzi o to, Marek, żebyśmy tu tylko narzekali, tak jak ty tam, cytujesz tego pana, tylko żebyśmy szukali to nie jakiegoś ja, narzekam, ja, Remedium. ja trochę narzekam, bo Mateusz Morawiecki skończył swoją trzecią kadencję, czy tą którąś. Będzie premier. jeszcze dobrze, zobaczysz. No, malowanie pośle. kredkami podczas tenczowego piątku przez dzieci w szkole ma służyć temu, że będą adopcje. To niech pani powie nam, czemu służy malowanie kredkami, jeżeli nie ma żadnego wymiaru podtekstu yy, gender społecznościowego, socjologicznego? Ja niestety będę straszył dzisiaj znowu. No, znowu. no, bo niestety no, jest jak jest. No. Ta Unia, Unia nas po prostu. Przemiele, no. wypluje i posadzą tu buraki. Ja nie wiem, czy to w ogóle coś urośnie, wiesz, to będzie takie przemielenie, bo nadciąga parhy, patriarchat, słuchaj. Mm -hmm. W tygodniku sieci pisze pan Lech Makowiecki, jest taki. Patri... Muzyk. Ale że nadciąga patriarchat? Tak. To nie tak? No, nie wiem, bo taki, nie, nie, nie taki, jak chcemy. Nie nasz nie, nie, nie nasz. nie nasz. Taki... taki, wiadomo, jaki. Niemiecki. Nie, nie, jeszcze gorszy. I tak pisze pan Lexway. Albo wpuścimy tu świeżą krew z Afryki, albo Europa będzie muzeum dla bogatych Chińczyków, twierdzi dobrze poinformowana Gazeta Wyborcza. Wkrótce będzie to pół Afryki, ujawnia zamysł lewackich elit Agnieszka Holland. Multikulti postrzegane jest dziś na zachodzie jako antidotum na wszelkie kłopoty. Co spowodowało taką zmianę kursu najbogatszych krajów UE? Spektakularny upadek cywilizacji łacińskiej nie wziął się znikąd. Doprowadziła do niego konsekwentna polityka rządów postkolonialnych krajów Starego Kontynentu pod światłem przywództwem urzędników niemieckich. Kto zniszczył religię i etos rodziny, a tym samym zahamował przyrost demograficzny Białej Ras? Niemca. Komu zawdzięczamy postępujący infantylizm i brak przystosowania do życia w realu pokolenia płatków śniegu? Niemcom. Kto zdemolował naturalny w przyrodzie podział na dwie płcie, zaburzając rozwój chłopaków i dziewczyn, przysparzając im cierpień, prowadząc często do tragedii? No Niemcy. Czy naprawdę jedynym panaceum na wszystkie przypadłości tego świata jest brutalny, kolorowy facet z maczetą w dłoni? A to ja nie wiem, o kogo chodzi. Jesteś mało dzisiaj błyskotliwy, mam wrażenie. Czemu ma służyć tresura według praw dżungli, której na ulicach miast i miasteczek zachodu poddawani są sparaliżowani strachem i poprawnością polityczną piali tubylcy? Od gwałtów dokonywanych na białych kobietach nie przybędzie nowych obywateli. Od a od gwałtów już, na kolorowych a już, kobietach? A już z całą pewnością nie w krajach, w których aborcja jest ich niezbywalnym prawem. A co z ekonomią, Artur? Żadne państwo nie może funkcjonować bez pracy, drukując wyłącznie pieniądze na zasiłki. Zatem to zwykli Francuzi, Niemcy, Szwedzi czy Włosi zarabiać muszą na czynsz i wyżywienie swoje i nielegalnych migrantów. Nie wiem, w jakim kierunku zdryfuje Polska. Być może już wkrótce zaczną tu powstawać prawdziwe polskie obozy z całym wachlarzem multikulturowego ubogacania. Postępowe elity. Feministki, czerwoni, zieloni, tęczowi i bezbarwni zderzą się z ekstremalnym, islamskim patriarchatem. Islamskim. To DNA skomponowuje się bardzo szybko w to szczepione dziecko, i zmienia mu się DNA. Stąd mamy pandemię homoseksualną. Ty masz jakieś dobre wiadomości na tak, koniec. Tak, ja odetchnąłem w ogóle, powiem Ci, bo były tam z kłeczkiem jakieś takie plotki, że Oj, nie tak. odejdzie i tak dalej, ale słuchaj, no już jasne, zostaje do końca, niezależnie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu, gdy będą chcieli nas wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich. O, do ostatniej pensji. To do, mi się podoba. Do ostatniej przejemu. pensji, także tak. wiesz, tutaj się ten. Wiesz, yy, no ale nie, no, no są po prostu, wiesz, jest kontratak generalnie. Cholecka taka była przy, przyczajona. Poprosili ją o komentarz w sprawie odejścia i ona, wiesz, powiedziała: "Proszę pani, trwa na mnie nagonka. Jestem zaszczufana. Nie chcę niczego komentować. Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka. Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę. Ale zbiera te miliony? Tak, do sądu." Wiesz, a w ogóle jest taki tekst Jakuba Maciejewskiego, to jest chyba w Polityce, mm -hmm. który napisał tak. Bajki anonimowych informatorów, media liberalne jednocześnie snują wizję atmosfery grozy i rezygnacji w TVP Info. Jako prowadzący jeden z wtorkowych programów TVP Info nie mógłbym podpisać się pod tą plotką. Wszystko wskazuje na to, że liczni, w cudzysłowie, Anonimowi informatorzy mediów liberalnych, którzy zdradzają, jak wisielcze nastroje mają panować w TVP, są niewidzialnymi, wymyślonymi przyjaciółmi albo mało wiarygodnymi gawędziarzami. Kierownictwo stacji jest determinowane pełnić swoją misję do końca. Nawet bezpardonowy atak kłamstwami na życie osobiste szefa Taj nie zmusił go do ustąpienia. Ewentualna rezygnacja Danuty Holeckiej niewiele zmieni w systemie decyzyjnym stacji. Zapowiedź odejścia miusza Kłeczka została zdementowana. Chyba w większym poczuciu niepewności są szeregowi pracownicy stacji, którzy nie znając planu kierownictwa i planów zemsty ze strony nowej sejmowej większości nie są pewni, kto będzie ich zwierzchnikiem w następnych miesiącach. Jedyne, co wygląda ponuro w gmachu przy ulicy Powstańców, to zdarte... Podłogi trwa, bowiem remont korytarzy. Odsłonięto stare drewniane panele, co jest tematem raczej ho, ho, ho żartobliwych anegdot. Ja mam suchara. To Podniosłem mi trochę? Ja mam takie Podniosłem ale słońcie? będzie sucho. się trochę, ale to nie jest remont korytarzy. To jest po prostu remont koryta, Bo nadchodzą wygłodniałe <świnie>, świnie. świnie. I to wszystko. To wszystko na dziś. A, za, tydzień, za, za tydzień Niestety za tydzień się wite, widzimy Ale już w niemieckim landzie Tak, tak, niestety, tak, to, tak. Było ostatnie, to było ostatnie W naszym życiu polskie wydanie Klubu Gazety Polskiej Już za tydzień będziemy mówić po niemiecku Da e, e, Ja Auf Wiedersehen. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy Prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski Zostań naszym patronem